Polej swojego placuszka płynną miłością od KFD. Nowy sos XXL o smaku słonego karmelu. Siema, siema, witajcie w kolejnym odcinku Trudnych Pytań. Dzisiaj spodziewam się najtrudniejszych pytań, jakie zostały mi w ogóle zadane. Także lecimy. Kogo bym wybrał? Czyli mamy do wyboru tak, Michał Żądło, Kotowie, panowie Kotowie, Grzesiu Wałga, Big Mike. Dobra, to się muszę zastanowić. Może zacznę tak jak mój poprzednik Michał. Zacznę może od tego, kogo bym nie chciał, więc na pewno nie chciałbym Sebastiana. Dlatego, że no, kto by chciał wyglądać jak człowiek, który jest po chemioterapii? Nikt by nie chciał, nie? Może nie powinien tego mówić, bo teraz grzmi aż z nieba. W każdym razie, no nie, jest po prostu za blady. Ja, jak widzicie, bardzo cenię sobie opaleniznę. No, że musi gościu chodzić po prostu po mieście w masce, bo się wstydzi własnego ryja. Kapa, no nie, ja też nie jestem najpiękniejszy, no ale maski nie potrzebuję ubierać, nie? Marcin Kot. Marcinem Kotem bym już mógł prędzej chcieć być, ponieważ Marcin Kot to jest taki człowiek wydający się nie mieć problemów. Ciągle, oczywiście jest abstrakcja pewnie, ale takie wrażenie sprawia. Jest wiecznie wesoły, roześmiany i tak dalej. Jest bardzo przystojny, to nie trzeba nikomu mówić, nie? Że jest bardzo przystojny, każdy to wie. Gołym okiem widać. Natomiast Marcin Kot pracuje fizycznie. To jest jakby to, co przeważa szale, że ja bym nie chciał, ponieważ ja jestem lebrem. Ja do roboty fizycznej się nie nadaję, więc to jest powodem, dla którego bym nie chciał być Marcinem Kotem. Nie chciałbym być również... Patrzę na Żądło, ale tego jeszcze nie jestem pewien. Nie chciałbym być Grzegorzem Wałgą, ponieważ Grzegorz Wałga jest z Cieszyna, ma chujową ekipę, i tam są sami chujwi bramkarze i oni się nie dają w ogóle dostania na bramce. Więc to nie. Grzegorzem nie. Mało tego, Grzegorz Wałga to jest taka czerwona wersja Rumcajza. Więc no, nie za bardzo. To już pomijam, bo to już wszyscy wiemy, że Grzegorz Wałga jest oszustem, bo zyskał w koszuli, nie ma siły po prostu. Dlatego podnosi w koszuli. Ja podnoszę te swoje 130 kg na klatę, ale przynajmniej bez koszuli, bo nie jestem oszustem, nie? Więc tak, zostaje jeszcze Big Mike. No Big Mike chyba nie, też ponieważ większość osób w tym kraju widziała już jego bydlaka podobno. Więc no nie chciałbym, żeby każdy człowiek, którego miałem na ulicy, się na mnie spoglądał z takim uśmieszkiem, że ja wiem, że on wie, nie? Więc no co zostaje? Michał Żądło zostaje. Tak właśnie się zastanawiałem nad tym Michałem Żądło, czyli na to wychodzi, że no, chciałbym być na jeden dzień, broń Boże, nie dłużej, Michałem Żądło. I teraz tak, no bardziej do, nie dlatego, że jest taki zajebisty, tylko dlatego, że jest to najmniejsze zło. Chyba z nich wszystkich, ale są rzeczy, które mnie fascynują w tym człowieku. Na przykład jak można z tak najebanej formy upaść tak nisko i zostać crossfitterem. Jak można tak spierdolić swoją formę? Tego nawet ja nie potrafię. Michał Żądło ma bardzo ładną żonę. Myślę, że to byłby jeden z głównych powodów, dla których chciałbym nim na chwilę zostać. Myślę, że jest to kombinacja tych wszystkich trzech czynników. No, na pewno z braku wiedzy, bo też no, skąd ja miałem tą wiedzę czerpać, jak miałem 15 lat, zaczynałem w piwnicy. Zawsze byłem nadgorliwy. Zawsze musiałem już teraz natychmiast. I to się sprawdzało do pewnego momentu, czyli do pierwszej poważnej kontuzji. No, to jest tak, że młody człowiek generalnie, dopóki mu wszystko fajnie idzie, z każdym nowym PR-em, z każdym nowym rekordem czuje się nieśmiertelny, czuje się, że mógłby chujem Wisłę zawrócić, jak się to mówi. A potem człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że tak nie jest, no nie? I tak naprawdę no, do swojej dzisiejszej wiedzy doszedłem właśnie głównie dzięki tym kontuzjom. Dzięki tym kontuzjom, jak to w ogóle brzmi abstrakcyjnie. W każdym razie, no prawdopodobnie, gdybym się nie porozpierdalał tyle razy, mógłbym dzisiaj nie mieć takiej wiedzy, jaką mam.
bo też człowiek najwięcej się uczy na błędach swoich i tak naprawdę, no jeżeli dźwigasz, jest to dla ciebie całe twoje życie, rozpierdoliłeś się, a chcesz mimo to dźwigać dalej i progresować, to naprawdę masz motywację ogromną, żeby się wyedukować odpowiednio. Być może takiej motywacji bym w sobie nie odnalazł, gdybym nie musiał, nie? No ale na pewno brak wiedzy, na pewno charakter właśnie taki, że w gorącej wodzie kąpany i na pewno pech, no bo jednak ile takich idiotów, co wchodzą na siłownię i od razu jest, no ja nie będę marnował siły na rozgrzewkę, tylko od razu jebnę maksa, bo nie będę siły marnował, nie? Więc no, takim ludziom nic nie jest, tak? Do czasu oczywiście, ale ja też pamiętam, że czasy, kiedy się wchodziło na siłownię i robiło się maksa na przysiad, od razu, na wstępie, żeby siły nie marnować, nic kurwa nie bolało, to jest najlepsze, nic nie bolało, a dopiero później tam z 200 paru kilo się schodziło na 20, 60, 80, to robiło się rozgrzewkę, kurwa, po maksie się robiło rozgrzewkę i dopiero się leciało trening, nie? Takim człowiekiem był idiotą, nie? Ale taka była mentalność też, że nie rozgrzewamy się przed maksem, bo to wtedy zabiera siłę, nie? Także brak wiedzy, głupota, tak delikatnie mówiąc głupota, bo jak można na przykład nie podnieść 340 w ciągu i chwilę później zaatakować 3,5 stówy, nie? Można, się okazuje. Co ciekawe, wychodziło, nawet były takie sytuacje. O ile pamiętam, jest 385 kg z deficytu wciągnięte w wieku 20 lat na KFD, czyli jak ktoś kurwa przegapił, to jest nie moja wina. 420 nie ma, 410 rok wcześniej, no tam pół roku wcześniej było nagrane. Znaczy miało być nagrane, ale gościu się okazał, który to nagrywał, no obsługa telefonu była dla niego zbyt skomplikowana, więc się nie nagrało, to już to opowiadałem o tym 3 lata w tył na innym kanale. Także 385. Co ciekawe, to jest pierwszy film, który w ogóle ja zrobiłem. Ktoś mi zrobił. Gdzie ja dopiero po raz pierwszy w życiu miałem możliwość zobaczyć, jak wygląda moja technika i dlaczego nie podnoszę tyle, ile bym chciał, a ile bym mógł. Dopiero później, jakby po obejrzeniu tego filmu, zmodyfikowałem co nieco w swojej technice. Tam nie używałem praktycznie w ogóle push. Ciągnąć ziemi, to był taki ciąg wędkowy bardzo. Tylnotaśmowy. I dopiero później jakby to wprowadziłem zmiany, dzięki temu właśnie filmowi. I jeszcze parę kilo ruszyło, no ale kurwa, co zrobić, no w tym momencie nie jestem w stanie tego naprawić, niestety. Są tam jakieś ciężkie raki, bo to jest też w ogóle historia ciekawa, że ktoś myśli, że jak podnosisz 4,5 stówy czy 5 stów raku, to w ciągu byś nie podniósł 200 z ziemi, no nie? Zapraszam wszystkich ciekawych do spróbowania tego zasadnego ćwiczenia, jakim jest rak plus podrzepki, czy naprawdę jest to takie dwa razy więcej się podnosi niż z ziemi. Nie. Mam mordeksy, bo to nie jest tak, że są jedne mordeksy. Jedne mordeksy są na dni parzyste, jedne są na dni nieparzyste, jedne są treningowe, jedne są po domu, jedne są do spania, jedne są wyjściowe, jak gdzieś się idzie powiedzmy do ludzi i jeszcze jedne są na randki, nie? Także to nie są w kółku jedne i te same spodnie. Chuj, że to jest ten sam model, ale to jest ciągle na bieżąco zmieniane. Mam w domu również pralkę. Takim jestem kozakiem, tak jak to mówi jeden z komików, jestem grubym wiórem. Mam w domu pralkę, także wszystko jest na bieżąco dezynfekowane. Więc proszę się nie bać o moje spodnie i o zawartość mojej garderoby. Wszystko jest... Nawet kupiłem sobie kurtkę, żebyście się odjebali od tamtej starej, że jest nieładna, to kupiłem sobie nową. Też z Gaspa, ale nową. Za pieniądze z YouTube'a. Zdrowia, kurwa, zdrowia, to jest główny ogranicznik, nie? To jest główny ogranicznik, to w tym momencie każdy, kto miał jakiekolwiek problemy ze zdrowiem, a takich ludzi też znam sporo, którzy mieli różnego rodzaju chujowe przygody. Ktoś może nie mieć pieniędzy, ktoś może nie mieć miłości, ale jak nie ma zdrowia, to w tym momencie wszystkie inne problemy nagle się okazują takie malutkie, no nie? Jak się dowiadujecie, że macie, nie wiem, 15% nerek na przykład, wam zostało, to nagle problemy, które urastały do rangi kurwa życiowych, nagle one znikają, no nie? Także to, no, zdrowie, bo to jest główny ogranicznik, nawet jak jest to zdrowie, znaczy jak nie ma tego zdrowia, to chuj z tych pieniędzy, nie? To jest jednym plusem posiadania dużej ilości pieniędzy, jak się nie ma zdrowia, jest to, że was stać na leczenie. Bo wiadomo, że żyjemy w takim kraju, że jak się chce być zdrowym, to też trzeba mieć pieniądze.
Więc jedno się z drugim wiąże, ale zdrowia. Zdecydowanie. Właśnie, a skąd wiecie, że nie mam prawa jazdy? Skąd wiecie, że nie zrobiłem prawa jazdy? Może go zrobiłem, schowałem go gdzieś do szafy i ona tam sobie teraz leży, a wszystkim wciskam, że nie mam prawa jazdy i się po prostu wożę na krzywy ryj, bo jestem sknerą. Tego pod uwagę nie wzięliście, nie? Nie żałuję tego, bo mnie wkurwiali. Wkurwiali mnie z każdej strony. Byłem oceniany stereotypowo, byłem z góry, jakby już na podstawie wizerunku skreślany. Mało tego, tam też miałem taką sytuację, że musiałem iść do pracy. Miałem do wyboru dwie z trzech rzeczy. Szkoła, praca i siłownia. Wiadomo, że siłowni nie wolno rezygnować, więc została jeszcze praca i szkoła. Czyli no, żeby mnie było na siłowni stać, muszę iść do pracy. A tego ze szkołą nie pogodzę, a nawet bym chciał na opartego pochodzić, to pierdolę. Bo to ja tak myślałem, że no, mam mieć dochód, mam mieć pieniądze. Mam nie być stać na rozwój, na siłowni, no to na chuj mi ta szkoła, tak naprawdę. Gdzie przeżałuję, nie ma co żałować. I tak wiedziałem, że ja nie będę robił nic związanego jakby ze szkołą, w sensie, że nie będę robił niczego, do czego mi się przyda wykształcenie. O, może tak. Zresztą no, nie oszukujmy się, żyjemy w takich czasach, że generalnie kto se ma poradzić, ten se poradzi. Nie? Ile chodzi ludzi z wykształceniem i powkurwianych, że nie zarabiają na miarę swojej wiedzy, albo że na przykład muszą wypierdalać za granicę, za chlebem. Nie? Także nie żałuję, no, tam może mam takie momenty, że tak się zastanawiam, a co by było gdyby, nie? Co by było gdyby tak jednak miał ten papierek, no, ale nie mam go i jakoś nad tym nie ubolewam. Mam teraz tyle pieniędzy, że nie wiem, co mam zrobić w ogóle, więc okazało się, że wylądowałem na cztery łapy, nie? No, gdybym w to nie wierzył, ja w to nie zwątpiłem ani na sekundę, tak naprawdę. Gdybym w to nie wierzył, to bym się za to nie brał. Przecież to jakim trzeba być debilem, żeby brać się za coś, inwestować w swoje zdrowie po raz kolejny, inwestować pieniądze i tak dalej. Nie wierząc, no abstrakcja, nie? Każdy, kto się bierze za jakiś tam cel, nawet jakby on się wydawał nierealny, tak naprawdę wierzy. Goście, którzy wchodzą na K2, czy goście, którzy, nie wiem, chcą nie wiem, kurwa, lecieć na księżyc, cokolwiek. Gdyby oni nie wierzyli w to, że im się to uda, to by nigdy do tego w życiu nie dotrwali. No, fizycznie, czy jest to możliwe? No co, teraz czekamy leczenie. Teraz czekamy leczenie tych moich nerków, które będzie trwało dość długo i będzie dość mocno inwazyjne dla mojego organizmu. Delikatnie mówiąc, będzie dość mocno wyniszczało, tak? Więc jakby w tym momencie, no, będzie, myślę, sukcesem, jeżeli uda mi się utrzymać istniejący taki mój pułap, na którym w tej chwili jestem, to leczenie może potrwać rok, tam dwa. No ale wtedy będę dalej ledwo po 30, tak? Może się uda na tyle ogarnąć temat, że będę w stanie progresować mimo tego, że będę się leczył. Tam jakieś kortykosteroidy i inne takie rzeczy, które nie sprzyjają robieniu formy, a później myślę, że jak najbardziej będę w stanie progresować nawet tej operacji na kręgosłup. No finałów nie zrobiłem, przez to, że się właśnie pojebało z tymi nerkami i na razie nie będę je robił. I też z innych powodów nie robiłem. Ale to już są powody, które sobie zostawię dla siebie. W każdym razie, no nie zrobiłem i nadal uważam, że mimo tego, że jest jakieś tam ograniczenie, że jest uszczerbek, że ten nerw pulszowy jest niewładny w pełni, mimo to uważam, że to jest jakby kwestia czasu, nie? Tak naprawdę nie mogę się teraz za mocno stosowalem rozkręcić z oczywistych względów. Jest, teraz tylko to mnie ogranicza, ale mimo to, że w sumie jestem teraz na dawce teścia dla dzieci, to idzie całkiem dobrze, odkąd wróciłem do treningu, więc jakby nie mam wątpliwości. I znowu miały być trudne pytania. Miały być pytania, które mnie zagną, które mnie wyrwią z butów, które mnie wprawią w zakłopotanie, a żadne z nich nie było trudne, także następnym razem się będziecie musieli bardziej postarać. Może będą musiały być bardziej, nie wiem, bardziej osobiste, bardziej zboczone, albo bardziej podchwytliwe. W każdym razie myślę, że podołałem. I tyle. I czekajcie na następną edycję, bo pewnie taka się pojawi jeszcze nie raz. Pozdro! Jest masa, jest kasa, więc jedziesz. KFD zaczyna rozbój. Ćwicz, jedz, śpi. Powtórz KFD. Wjeżdża na teren. Jest masa, jest kasa.